Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera Lampard swoje pręgi, cętki? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Księga Jeremiasza, 13 rozdział, 23 werset. Zdumiewające, jak Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte w różnych miejscach posługuje się przykładami z natury, by przy ich pomocy przekazać nam zrozumiale stojące za nimi duchowe przesłanie. Przykładowo, pręgi tygrysa są jego cechą dziedziczną, zapisaną w kodzie genetycznym i nie można ich w żaden sposób powstrzymać. Z kolei czarna pantera z pozoru wydaje się być tutaj pewnym wyjątkiem, ale gdy przyjrzymy się jej dokładniej, to dzięki promieniom słońca padającym pod odpowiednim kątem możemy dostrzec w jej czarnej sierści nieco znanych cętek Lamparta. A więc Bóg chce nam na podstawie przytoczonych przykładów coś przekazać. Jeśli Lampart mógłby odmienić swoją sierść, to istniałaby nadzieja dla was ludzi, że możecie czynić dobro. Ale Lampard nie jest w stanie tego zmienić i tak samo wy nie możecie inaczej postępować, gdyż przywykliście z natury do złego. Jak Lampard nie jest w stanie wyzuć się z własnej skóry, tak i wy nie możecie sami wyjść z tego stanu. List do Rzymian opisuje nam człowieka, który usilnie walczy ze złem, próbując ujarzmić moc grzechu, ale nie jest w stanie. W ostatnim stadium woła rozpaczliwie: Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? List do Rzymian, 7 rozdział, 24 werset. Ale dzięki Bożej łasce nie jest to jego ostatnie słowo, gdyż ostatecznie dochodzi do przekonania: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dopiero staje się jasne, że prawdziwa odmiana, oswobodzenie z mocy grzechu, jest możliwa tylko przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tylko Pan Jezus Chrystus, tylko On może zmienić nasze serca. I to jest kluczowe dla całej sprawy, bo z serca ludzkiego wychodzą wszelkie kroki życia. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 34 i 36 werset. Przeżycie takiej odmiany jest możliwe, a kto jej doświadczy, będzie mógł z przekonaniem powiedzieć wraz z apostołem Pawłem w liście do Rzymian, gdyż prawo ducha życia, które jest w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. List do Rzymian, 8 rozdział, 2 werset. Tak to naprawdę jest jeszcze dzisiaj możliwe. Czy chciałbyś się tak odmienić? No, wołaj do Boga.